No witam pięknych widzów, witam też pięknego Rogalika. Witam, siema. Dzisiaj, moi kochani, będziemy ze sobą rywalizowali w minigierkach z TikToka. Przygotowałem 4 minigierki i za każdą minigierkę, jak ktoś wygra, to daję sobie 100. Przygotowaliśmy pieniążki, więc dzisiaj on the line jest, kurde, 800 zł. 800. Także jest nieźle do zgarnięcia, ale osoba, która przegra, musi wykonać też srogą karę. A srogą karą jest, Rogal jeszcze nie wie, od razu mówię, kubeł zimnego wiadra z lodem i z zimną wodą na łeb, a mamy... Ile? 3 stopnie na zewnątrz. Kubeł zimnego wiadra z wodą na łeb. Dobrze. Tak mam być. Ice Bucket Challenge. Moi kochani, jeżeli chcecie więcej tego tego odcinku, gdzie razem z Rogalikiem albo Jacobem, JJ-ką lub Klaudium rywalizujemy w dziwnych gierkach z TikToka, no to stawcie łapeczkę w górę. 5000 łapek i w następnym odcinku jedna gierka więcej. Więc umawiamy się w ten sposób. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i wbijajcie do Rogalika, też zostawcie mu suba, bo u niego jest druga część naszych zmagań z gierkami z TikToka, więc zapraszam, wszystkie linki macie w opisie, a teraz lecimy do pierwszej konkurencji. Pierwsza minigierka polega na tym, że musimy zdmuchnąć jak największą ilość świeczek za jednym razem. Za każdą zdmuchniętą świeczkę zdobywamy punkt, no i zobaczymy, kto z nas ma silniejsze płuca. Kamień, nożyce, papier decydują, kto pierwszy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A, dobra, zaczynam. No, nie wiem, czy to dobrze w sumie. Poka te płuca. Muszę zaczarować najpierw. Zaczaruj, spodnie zaczaruj. Podciągnąć. Wow! O nie, na środku! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem zdmuchniętych... Ej. Zaliczona. Siedem zdmuchniętych świeczek, więc 7 punktów trafia na konto Rogala. Teraz czas na mnie. Dawaj. Dobra, zobaczymy. O, ostatnio! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem! Nie! Tragedia! Jak to ostatnia zgasła? Dobra, jednym punktem wygrywam. Dawaj 100. Nie. No pierwsza konkurencja, dawaj. Trzeba było lepiej dmuchać. No. Zapisujemy punkty. Rogalik, 7. Tak jest. A ja? 10. 6. Jaka 6? 8. Ma, tak? 8. O, dajcie znać, czy też tak piszecie 8, że 2 kółeczka robicie. Ja tak zawsze pisałem, to ludzie się ze mnie śmiali, ale ja tak robię. Bałwanek. Lecimy do drugiej konkurencji. Druga konkurencja polega na tym, że przy pomocy takiej maczety musimy odkrajać po troszeczku magiczny piasek. I nie możemy spowodować, żeby paluszek rybny spadł. Możecie dać w komentarzu nazwę dla tej konkurencji. Ja bym to nazwał Góra Płaczu Palucha Rybnego. A ty? Ja bym to nazwał Maczeta Master. Maczeta Master. Może być. Sprawdźmy, kto będzie delikatniejszy. Biedny paluszek. Z racji tego, że wygrałem tamtą konkurencję, no to ty zaczynasz pierwszy. No dobra. Nie po paluszku, to moja ulubiona zabawka. Ja robię piramidę z tego. Okej. Tak sklinał, dzieciu? Ej, nie idzie. No uważaj, bo to jest magiczny piasek, ale jednak twardy jest trochę, co? No. Tak robisz? Żeś zwariował chyba. Patrz, co się gościu dzieje teraz. No do końca. Musisz obciąć. O kurde, no to szeroko. Szeroko żeś poszedł, to teraz ja, mój paluszku, nie wywróć się, kochany. Jak tu Rogalika zająć? Dobra. Proszę, dawaj na bok to. To będą sobie 4 cięcia maksymalnie. Ale pamiętaj, że takiego jakiegoś takiego smyrnięcia nie można. Trzeba pociągnąć ostrzem do ziemi. Dobra. Coś trzeba odkroić. Skuś baba na dziada. Dotykasz go ręką, dotykasz maczetą palucha. O, idzie. No dobra. Jest. Stój tylko, proszę, nie wywróć się piasku, głupi. Dobra. Teraz ja, precyzja musi być. O nie, wywróci się. On przez chwilę na początku stawia opór, zanim wejdzie ostrze w piasek. O nie. O nie! Nie, niesprawiedliwe, stoi, patrz. Jeszcze raz. Na każdy upadek jest 100, nie? Dawaj 100. Masz maczetę w zastaw. O, dawaj 100. Widzę, jak ja dzisiaj go ładnie tutaj, że tak powiem, okroję. Dziękuję. Tragedia jest. No, lecimy. Zrzuciłeś, dawaj 100. No to co, mordeczko? 0-1.
Jak 0-1? 0-1. To się odkroiłem też. No odkroiłeś. Będziesz miał, o, minus 0. Masz szczęście, że nie odkroiłem tego fish sticka, tak? No, od palucha rybnego, proszę się tutaj. No, lecimy z kolejną rundą. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest gra Traffic Puzzle. Kolejna runda będzie związana właśnie z tą grą i za chwileczkę z Rogalikiem będziemy rywalizowali, kto jest lepszy w tą gierkę. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem wam ogłosić, że wraz z twórcami gry przygotowaliśmy dla was bardzo fajny konkurs, gdzie można zgarnąć wiele ciekawych nagród. Wystarczy, że zagracie w grę Traffic Puzzle, dojdziecie do 20 poziomu i w komentarzu pod tym filmem napiszecie swoje ID oraz odpowiecie na pytanie. Gdyby Traffic Puzzle miało odtworzyć polskie miasto, to jakie byłoby to miasto i dlaczego? Spośród wszystkich odpowiedzi wybierzemy te najbardziej kreatywne i ciekawe i nagrodzimy 10 osób super gadżetami. Dodatkowo dla każdego zgłoszonego uczestnika mamy również specjalną paczkę zawierającą 50 złotych monet i 3 tęczowe furgonetki. Link oczywiście do pobrania gry macie w opisie, a teraz zmierzmy się z rogalem. Dobra moi drodzy, przyszedł czas zmierzyć się z rogalikiem, mordo. Rywalizujemy, kto mniej ruchów wykona na mapie 15. Jaki masz samochodzik pierwszy z ciekawości? Czerwony. Ja też czerwony. I gdzie go dajesz? Nie powiem ci. Powiedz. Stary, no co ty? Ja to muszę wygrać. Dobra, cyk. Stary, na razie idzie bezbłędnie. Nie, idzie tragicznie. Tak? Dobra, powiedzmy. Wow, jaki kombos! Dwa helikoptery naraz przyleciały. Co? Furgonetka. Czerwony. Kolejna furgonetka, no dobra, kombos. No jak ty masz furgonetki, a ja nic nie mam? Bo ja jestem najlepszy w tą gierkę. Kolejny helikopter, żółte. Kończę level. A ty coś gadasz? Nie, ja zaraz nie uwolnię żadnego helikoptera, nie? Ale zepsułem. Dobra, jest! Plansza zaliczona. 4830. Dobra, jest helikopter pierwszy. Helikopter drugi. I zabrakło ruchu. Trzeci. Plansza niestety niezaliczona, więc punkt dla mnie, teraz lecimy. Kolejną planszę, jaką wybierze Rogalik, ale tym razem gramy nosem. Okej, okay. No to zagramy planszę numer 5 w takim razie. Dobra, nosem, tak? Ta, ej, to będzie chore, bo przez stary nosem jest ciężko trafić. Kurde, żółty samochód. Działa! Ty, no, dobra, no, jest. Działa, ale dobrze, nie miałem linii, kurde, misłem. Dobra, teraz tu. Dobra, mam. Nie, misnąłem! Grajmy tu. Dobra, powiedzmy, żółte, że to było planowane. Kombo! Dwie linie! Jest! Prawie trzy! Dwie? Ale oro! Jest furgonetka! O kurde, teraz będą dymy. Uwaga, jak to zagrać? Jak to zagrać? Zagrajmy to. Dobra, mam. Tu. Zielone odjechały, żółte i karetki uwolnione. Stary! Takie oro ci robię, nie, nie trafiłem, nie. Nie trafiam, karetki nie uwolnione. Masz kuślawy nos. No to co, ostateczna runda? Na łokcie. Na łokcie? Na łokcie, jak w oktagonie. Jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Jaki pierwszy samochodzik będzie? Łokciem, tak? Ciekawe. Dobra, walczymy. Dobra, jest gituba. Nie, tu gdzie trzeba. Czekaj, żółty. Ale farta, miałem przypadkiem tu, gdzie trzeba, kliknąć. Kurde, ja puściłem samochód stary przez całą mapę i nie trafiło w nic. Najgorzej. Dobra, udało się. Ciuch cię ruszyłem trochę. Dobra, i teraz? Nie. Najgorszy łokieć ever. Nosem było 100 razy prościej. Dobra, zniszczyłem sobie tu czerwony i żółty, więc jest gituwa. Furgonetka, tak, jedź furgonetka. Nie, jestem najgorszy w tą grę, przegrałem. Nie, puszczam czerwony samochodzik, przestanę, ja jeszcze 6 ruchów, stary. Dobra. Masz szansę się odkuć, bo ja 3 samochody puściłem po prostu tak, osobę przejechałem przez mapę. Jest, żyję jeszcze. Dobra. Ty, wyszło ci. Jest. Jedzie. Nie no. I dwa ruchy do końca, dobra. No i co? Głupio ci? Ja dzisiaj przegrywam, widzowie, nie? Głupio ci? No. Została ostatnia runda. Może zrobimy jeszcze jedną bonusową? Kto wie. Zostawcie łapkę w górę. To zrobimy bonusową rundę. Zobaczcie, moi drodzy, kto do nas przyszedł? Joystick. On chyba chce z nami w następnej rundzie zagrać, co? Kolejna minigierka polega na tym, że musimy z zawiązanymi oczami, czymś takim, odbijać piłkę ping-pongową patelnią. O, pek, 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 pek. Za każde odbicie jest punkt, więc masz szansę się odbić. No ale właśnie. Zanim się odbijesz, dawaj stówkę z poprzedniej rundy. Nie bo ma stówki, daj mi dawaj, jest trzy. Nie ma stówek. Trzy rundy wygrałem, teraz możesz zgarnąć stówkę. Dobra, już się nie produkuj. Masz. Zaczynam jako pierwszy, gdzie ty jesteś? Mam cię. Gdzie ty jesteś? Dobra, uwaga. Raz. Nope.
Nie no, jak to przegram, to jest koniec, nie? I z nim inny. O taką zrobię, nie? Ale porażka. Dobra, teraz ja. Dobrą taktykę, żeby to wygrać, nie? Po prostu biorę piłeczkę, rzucam i na pewno się dwa razy odbije. Nie ma opcji, że nie. Dobra, lecimy. No i co? Dobra, żartowałem, wybiłem ci, masz. Nope. Wybiłeś mi! Nie się dotykałem! Powtórka. No dobra, trzecia może być. Zobaczysz, że jesteś taki zdolny po prostu. Nope. Nie wytrzymałem! No nie da się odbić dwa razy tą patelnią! To jest powierzchnia krzywa jest! Nie no, musimy zrobić dodatkową rundę. Z paletką. 1-1. Z paletką? Dobra, spróbuję paletką, jak patelnia nie idzie. Paletka już jest, teraz na ślepo musimy robić tak. Tak. Gotowy jesteś? Gotowy. Uwaga. Raz, dwa. Kurde. Pobij to, cwaniaku. Bije to o 10. Okej, lecimy. Jest! Trzy! Nie! Proszę, stówka dla ciebie. Odegrałem jedno. No, czas na ostatnią, decydującą rundę. Się szykuj, bo stary, będzie grubo. Ostatnia konkurencja polega na tym, że idziemy na basen, będziemy uczyć się pływać w brodziku, szapką. Nie, tak naprawdę będziemy, moi drodzy, dzisiaj walczyli niczym ślepi mnisi z klasztoru Shaolin, tak? Gramy do trzech? Tak. Gotowy? Tak, dawaj. Kręcimy się, raz, dwa, trzy, odchodzimy. Kurde, gdzie jestem? O, to jest, nie, co to jest? Teraz się kończy. Go. Kombo! Gdzie ty jesteś? Nie! Nie! Ale kombo poszło! Rogalik jest najlepszy w to pałowanie. A co jest najlepsze? Chyba jeden cios oddałem w tej rundzie. Gotowy? Go. Trafiłem. Poszukiwał, ma gdzieś oczy z tyłu głowy czy coś. No. Rzucam tę robotę. Okazało się, że moje kroksy mnie zdradziły, bo mnie słyszał. Mogłem na boso, kurczę, chodzić. Dobra. Czyli Rogal, 3 punkty? Ja. 0. 8, 9, 10, 11 finalnie. I Rogalik 7, 8, 3, 9, 11. 10, 11! Czyli, mój drogi przyjacielu, obydwoje wykonujemy karę. Bo nie ma przewidzianych karę. Obydwoje palimy wiadro. Tak. Spiona. A, poczekaj. A, no właśnie, wyskakuj. Fair play to fair play. To co, czas wykonać karę dla widza. No niestety, moi kochani, czas wykonać karę. Mamy lód. Rozpalamy. Pujemy cały Rogalikowi. Po co my to robimy, nie? Jest 5 stopni tylko na dworze i wieje. Tu troszkę zima jest, no. Waliłeś kiedyś wiadro? Walę, dawaj. Okej. Okay. Okej. Okay. To widzowie, stawcie łapkę w górę, wbijajcie w link w opisie, bierzcie udział w konkursie, bo rozgarnięcia są fajne nagrody. 3, 2, 1. Wbijajcie do Rogalika na kanał, bo tam też będziemy rywalizowali w głupich gierkach z TikToka. Link w opisie, trzymajcie się!